Przetnij. Celnicy odsłaniają zawartość tajemniczej paczki z Chin. To drobny proszek. Substancja nie przypomina żadnego znanego narkotyku. Przypuszczam, że to środek, który służy do fałszowania kokainy. Test przeprowadza się czujnikiem, który rozpoznaje 14 tysięcy substancji. To fenacetyna. Środek farmaceutyczny, który nie jest dopuszczony do obrotu w Hiszpanii. Nie można go sprzedawać. Handlarze narkotykami używają go do fałszowania kokainy. Dodatek takiej substancji pozwala zwiększyć ilość towaru przy jednoczesnym obniżeniu jakości. Adresat paczki nie pracuje w przemyśle farmaceutycznym. Być może jest tylko pośrednikiem pracującym dla zorganizowanej grupy z innego kraju. Paczki otrzymują różne osoby, które później przesyłają je dalej. Trzeba to sprawdzić. Bez wątpienia doszło do przemytu, bo towar nie zgadza się z opisem. W paczce miał być barwnik, a jest coś innego. Zatrzymamy przesyłkę i nałożymy grzywnę. Celnicy muszą sprawdzić, czy z fenacetyną nie zmieszano innej substancji. Pobierają próbki, które zostaną wysłane do laboratorium w Barcelonie. Musimy wykryć, dokąd miała trafić fenacetyna. Tej substancji nie używa się w przemyśle farmaceutycznym. Trzeba sprawdzić, do kogo dociera i co się z nią dalej dzieje.